To jest CBFK 250, 2006 rok. Z takim teoretycznym przebiegiem 46 tysięcy, tak, 44 tysiące. Trafiło na coś takiego. Nie wiem, czy słychać ten stukot. Na pewno rozrząd do roboty na 1000%, bo to już jest sprawdzone. Reszta się zobaczy. Tak wygląda silniczek. Z góry cały też to olejem, wszystko zażegane, ale to jest jeszcze małe coś. Większe coś jest tutaj. Naprawdę zabity równo. 16 grudnia 2005 roku data produkcji. Czyli tak jak motocykl. Czyli ma przebiegu na pewno tyle samo co motocykl, a nie wiadomo ile ma ten motocykl przebiegu, czy to jest oryginał. Bo tak powiem szczerze, ten rozrząd za mocno klepie jak na ten przebieg. Bo na pewno jest to rozrząd, bo podpinałem napinacz i sprawdzałem i wtedy się ucisza. Także na pewno na 1000% jest łańcuch uszkodzony, chyba że jest napinacz uszkodzony, to jeszcze też jest taka szansa. Zobaczymy. I tak, na wał mamy idealnie na znaku, tutaj nie wiem czy widać, jest przestawiony, tak samo tu jest minimalnie przestawione, bo jest tak łańcuch uciągnięty, a łańcuchy, o! W takim stanie, gdzie napinacz jest jeszcze wkręcony. I tak samo tutaj, no, wchodzi wszystko na zębach, także rozbieramy rozrząd, zobaczymy jak to będzie. Łańcuszek wymieniony, zawory wyregulowane. Nie wiem, tak będzie lepiej widać. O, patrzcie, nawet nie ma włożonego napinacza. Wiadomo, tutaj się łańcuch uciąga, acz uciąga, bo nie ma napinacza. Ale po tej stronie od kół nam nie odchodzi nic. Rozrząd poustawiany już jest. Nawet na samym początku, dosłownie wystarczy teraz minimalnie dotknąć i jest łańcuch napięty. Także ten był bardzo mocno wysłużony. No ale to mówię, no wszystko w tym sprzęcie świadczy ten filtr, jak to się nazywa, powietrza, który jeszcze jest fabryczny. Ja wiem, że do tych sprzętów nie ma osiągalnych akcesoryjnych, to tylko oryginalne, no ale bez przesady, no nie kosztuje, nie pamiętam, około 200 zł ten filtr, nie jakiś duży pieniądz. Inny temat, brak mocowania tutaj silnika. Muszę przyjrzeć się, czy to powinno być, czy nie, czy w tym modelu nie występuje, tylko takie po prostu jest, bo jest, ale no skoro tu są uszy, tu jest ucho, to mi się wydaje, że coś tu powinno być. Zobaczę jak to wygląda w serwisówkach, jeżeli coś to trzeba będzie dorobić po prostu. Także póki co ten motocykl, chątka sobie stoi, czeka, przykrywamy szmateczką, bo czekam na uszczelkę. Nie mam uszczeleczki jeszcze tutaj pod dekiel, ale tak jest cała reszta przygotowana, wstępnie pomyta. Także niech to posprzątać i niech czeka ten dzisiaj piątek, poniedziałek ma być, to akurat i się go złoży. Oryginał Honda, uszczeleczka jest. Tu porobione wszystko, oczyszczone już było, także można składać. I dostanie tylko filterek, na który jeszcze czekamy, też jest zamówiony. No ale to można tutaj poskładać wszystko. I tak, nie wiem czy będzie widać, ale tam mam idealnie na znaku. I tu też jest idealnie. I teraz już napinacz siedzi, wszystko sztywno, ładnie. Także składam, odpalamy go. Posłuchamy jak to teraz pracuje. No i pora na palenie. No i cichutko jest, dobra. Rozgrzewam go, wymieniam jeszcze olej w silniku. I tylko na ten filterek będę czekał. Dobra, CBFka po testach.
pali ładnie. Nic nie stuka, nic nie stuka. Został tylko filterek do wymiany, a filterek niestety klient się już pali, wyzwania, że chce zabrać motocykl, bo chce jeździć, coś kupi dopiero. Nie ten, jeszcze nie jeździ, tylko po prostu trafił. A tu mamy za dwa dni, także ja wydaję motocykl w takim stanie, jeśli ten się sam wymienię, będę dostanie, bo jest za dwa dni. W każdym razie mechanicznie, zaworki wyregulowane, łańcuch wymieniony, olej wymieniony. Tutaj wszystko, silnik ogarnięty. Gaźnika miałem nie dotykać. Inne rzeczy miały być nie dotykane, także wedle zlecenia wszystko porobione.